Elo, elo! Dzisiaj sobie gramy Resident Evil 3 Remake. A nasza dziewczyna Jill, znaczy może nie nasza dziewczyna, ale nasza koleżanka Jill niestety umiera i prawdopodobnie nie przeżyje tego. A dzisiaj znowu wcielamy się w słynnego Carlosa El Debilo, który z bieganiem na pewno nie ma nic wspólnego, bo biega jak jakiś debil i po prostu gałgan. Czyli mówię, mam na myśli, że maksymalnie robi to wolno, w ogóle się nie spieszy. No, że generalnie życie naszej koleżanki ma w głębokim poważaniu. Dobra, czyli tak, jesteśmy w vestibule. Musimy się dostać do tego całego barda, żeby uratować naszą koleżankę. Mamy znowu łańcuchy do przecięcia. Ła, ten szpital to chyba całkiem spory jest, tak mi się wydaje. O, są mi chorzy pacjenci. I mamy kolejne wytrychy, a nie możemy tych wytrychów wziąć od naszej koleżanki. Mi się wydaje, że ona miała ich trochę. Dobra, mózg roztrzaskany. No tak mi się wydaje, że nasza koleżanka Jill miała te wytrychy. Co prawda narzędzie do przecinania drzwi zgubiła, ale wytrychostwa to miała. Dobra, nie gadaj głupot, aż tak źle nie jest, masz mnóstwo czasu. Wiedziałem, że wstaniesz. Czułem to w kościach. O, no jak kwiatek jest. Dobra, zombiaki to są strasznie wytrzymałe, dlatego nie będziemy tutaj się za długo zatrzymywać. Po prostu pobiegniemy sobie dalej. Musimy znaleźć... Co to było? No musimy dużo rzeczy tutaj znaleźć w tym szpitalu. O, mamy magnetofon, co nie? Dobra, wiecie co? Zobaczmy ten magnetofon, obejrzyjmy go. Resetuj, możemy zresetować. A, resetuj to jest stan. Mamy magnetofon, ale czy możemy coś z nim zrobić? Tu jest chyba, wiem chyba co możemy zrobić, zaraz to spróbujemy, zobaczmy jeszcze co tu jest napisane. Nic ciekawego, za biurkiem też nie widzę nic ciekawego. Użyjmy magnetofonu. A nie możemy. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Dobra, wiadomo co to trzeba zrobić, gałganie. Aha, bo magnetofon. No voice match found. Chyba trzeba tu wgrać coś, bo nie mamy po prostu tam wgranej odpowiedniej ścieżki. Open the door, please. No voice match found. Na goście jest tu posiedzony, co nie? Come on, let me in, you piece of shit. No voice match found. Dobra, musimy znaleźć wzorzec tutaj głosowy. Mamy magnetofon. Dobra, podbiegnijmy jeszcze tutaj. Weźmy oczywiście roślinkę. Uła, ale się tutaj tłocz to zrobiło. Kuloodporna. Tak, szyba jest kuloodporna, gałganku, nic nie zrobisz. Dobra, rozwalmy ścieżkę. O cholera! Jak mnie wystraszyła ta laska! Jeszcze mnie udziałała! Co to jest amunicja? O, w sumie mamy karabin, ale spokojnie z pistoletem byśmy dali sobie radę. To tak, tu potrzebujemy jakieś karty. Czego oczywiście też nie mamy. A wy gdzie? Leżeć, gałganie, leżeć. Dobra, sprawdzę. Amunicja. Może coś tu było? Nie, wydawało mi się. Dobra, nic tu po nas. Ale właśnie, tam nie da się tego jakoś rozwalić? Dziwna sprawa.
A tam się chyba jakoś da dostać, no bo ja tu widzę, że tam jest skrzynka. Może gdybym miał, co to jest? Granat błyskoty, który wybuchowy, to intensywny rozbój, którego wybuchowi także intensywny rozbój ogłuszający huk. No to tak na zombie, bo ja wiem. To byłoby dobre na tych lizaczy, na których powinienem to wykorzystać, ale nie wykorzystałem. Dobra, jesteś tylko lekko ranny, nie przesadzaj. Co jest, granat zamknięte? Czemu to jest zamknięte? No patrzcie, zamknięte, pewnie od środka. Ale tutaj przez podwórko chyba się powinno dać dostać, tak mi się wydaje. Dobra, to zaraz znajdziemy wejście. Albo pójdziemy na piętro. Halo? To tylko zombiak, luz. Jest tam kto? Przychodzę z ważną misją, muszę znaleźć... O nie, Facebooka nie wyłączyłem, co za gałgan. Dobra, wróciłem. Doktorze Bart? Mam jedną panią do wyleczenia. Ten zombiak wygląda, jakby miał wstać, co nie? No, tak wyglądał. O dużo się chyba nie pomyliłem. Jakaś farba malarska. No powiem wam, że idzie się tutaj zgubić, co nie? Idzie się tutaj zgubić. Chodźmy w lewo. Staff only. Ua, jakiś magazyn. Nie widzę w sumie tutaj żadnych zombie. Widzimy tutaj, że mamy tutaj możliwość zasejwiksowania. Ponad 20 pacjentów z tajemniczą chorobą. Żadne leki nie pomagają. Ja wiem, co to za tajemnicza choroba. Dobra, odłóżmy sobie niepotrzebny nadmiar. Połączmy to z tym, po czym przechowajmy to. To se weźmy. Za dużo amunicji do pistoletu. Myślę, że nie ma co schodzić. Więc sobie to na razie schowajmy. Mamy 15. W razie czego będziemy mieli tu zapasową po prostu. No i co? No i to możemy schować. Dobra. Dobra, machijmy tutaj eleganckiego Sevixa. Weźmy jeszcze roślinkę, którą od razu włóżmy tutaj, bo nie ma sensu, żebym ja nosił tyle rzeczy ze sobą, jak jedna lecznicze gówno wystarczy. Chociaż wiecie co? Dobra, wiecie co? Wyleczmy się może, żeby być zdrowym. I weźmy po prostu je inną mieszankę ziół, bo mamy tego trochę, więc możemy sobie na to pozwolić. O, tu jeszcze jakaś amunicja leży. I to chyba tyle. Tutaj tylko taki savings był, no. O proszę, mamy mapy szpitala, która totalnie nam nic nie mówi. Nie no, mówi nam trochę. Sala chorych, stanowisko pielęgniarki, gabinet zabiegowy, pralnia. Tu jest pomieszczenie służbowe. Dobra, i tak mi się wydaje, że wszystkie pomieszczenia będzie trzeba spenetrować. O kurwa! Co tu się najlepszego działo? Jaki rozpiździec. No, taki trochę na porządności, halo? Czy te wszystkie zombie wstaną w niesprzyjających okolicznościach? Chyba na pewno. Poddaliśmy się. Część z nas nie zaraziła się i zabarykadowaliśmy się tutaj. Ciągle słyszymy wołanie o pomoc. Krzyki są przerażające, ale nie ma mowy, żeby ktokolwiek z nas tam wyszedł. Opuściliśmy naszych pacjentów. Najgorszy koszmar każdej pielęgniarki. Nad szpitalem nadał helikopter, popłakaliśmy się z radości, ale że nadeszła pomoc, ale myliliśmy się. Helikopter odleciał. No, zawiodłem was, przepraszam, coś się dzieje. Że sobie wszyscy tu oszaleją. No i oszaleli chyba, nie wiem, popełnili samobójstwo albo zostali rozszarpani, ciężko powiedzieć. Dobra, nie mamy wytrychu. A obstawiam, że skoro wcześniej to nie działało, to teraz opcja z rozwaleniem też nie zadziała. No ale warto było sprawdzić. Zombie wyglądają, jakby w każdej chwili miały wstać. Miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy. I mamy amunicję do pistoletu tylko. No ale masakra taka na porządności, jakaś kartka. Pod żadnym pozorem nie można wynosić identyfikatorów poza teren szpitala. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy pracownicy kończą zmianę. Muszą zamykać identyfikatory w swoich szafkach. Zaginął klucz do szaty. Osoba, która go używała, twierdzi, że mogła go zgubić gdzieś na dziedzińcu. Dopóki klucz się nie znajdzie, zamiennik będzie dostępny w biurze administracji. Wypożyczenie należy zgłosić kierownictwo. Czyli trzeba zdobyć klucz, potem zdobyć kartę, a potem otworzyć te pomieszczenie.
której karty, które, no. Gdzie karta była potrzebna. Okej. Dobra, trochę nam się pomału sytuacja nakreśla, trochę sobie po tym szpitalu pobiegamy. No nie powiem, jest taki trochę przerażający, co nie? Tu byśmy się spokojnie przeczołgali. Nie, nie tędy. Ta, za tymi drzwiami chyba są zombie. Ale chyba pozamykane, mamy też Savix. Ale to już nie będzie tak łatwo. Musimy znaleźć jakąś podpowiedź, żeby to rozszyfrować. Może będzie to napisane. Wiem, co się stało z zaginionym nagraniem doktora B. Zabrał je jego asystent. Mój pacjent widział, jak Abbott bierze coś z szafki w pokoju pielęgniarek. Idzie do gabinetu zabiegowego. Postaram się tam zakraść podczas nocy zmiany i czym się nie ma. Trup swoje. Czyli krótko mówiąc, nagranie głosowe będziemy mieli doktora Browna i będziemy mogli wiadomo co. Nice, rozwalone. Nie ruszaj się, ja pierdzielę. O! Dwa mózgi naraz rozwalone, nieźle. O, i tu potrzebujemy też karty, której oczywiście nie mamy. Dobra, sprawdźmy te pomieszczenia. To jest chyba sala chorych. Kurde, jaki wytrzymały gnój. Dobra, przeczyszmy teren. I na razie... O cholera! Ja pierdzielę! Na chwilę się odwróci człowiek! Już cię dorywa! Odpierdzić się! Zrąbię! Cholera jasna, za ciasto tu jest! Ach. Dobra, to tylko ugryzionko, co nie? Ja pierdzielę, na chwilę po prostu. Ty też żyjesz? Nie. Granat ręczny. Taki granat ręczny, to jak będzie ich dużo, to się przyda nawet, powiem wam. I co, i wszedłem tu tylko po to, żeby co, dowiedzieć się, że absolutnie niczego tu nie ma? A jeszcze on staje? Chyba tak, właśnie to się przyszedłem tutaj dowiedzieć. Dobra, wychodzę stąd. Czyli co, tutaj gabinet zabiegowy. To jest zamknięte, ale z drugiej strony będziemy mogli się być może tam dostać. Przez pralnię, czyli tędy. Ua, tutaj co? Co ty robisz? No, powiem wam, że nie do końca miałem, chciałem tutaj zeskakiwać. No, ale trudno. Ale zeskoczyłem. Chwyt taktyczny. To można, ciekawe z czym to można połączyć. Połącz to z tym. Co mi to powoduje? Co mi powoduje to, że ja mam ten? Obejrzyj. Zdejmij. I co ja zdjąłem? Co, luneta? Znacznie zmniejsza odrzut podczas strzału. Dobra, w sumie tak, bo i tak głównie korzystam z tego. Głównie korzystam i tak z tego, więc może tak i lepiej. O, i proszę, znaleźliśmy klucz. Jest i kluczyks. Dobra, to wiecie co, ostatecznie to wyszło chyba nam na jak na zdrowie. Tak tylko sprawdzę, da się tam. Tylko co, to skok w jedną stronę jest? Bo tu jeszcze chciałem zobaczyć, co tam jest. Tylko tam chyba nie wiem, jak się dostać w ogóle, co nie? Tu jest drugie w okno, ja pierdzielę. No okej. Dobra, otwórzmy. To mamy kluczyksy. Kluczyks pamiętamy, że to było chyba... Chyba na piętrze, co nie? Tak mi się wydaje, że to było związane... Z tym na piętrze. Poczekaj, bo tutaj... Tu jest on. To mnie nie obchodzi, bo tu karta jest potrzebna. Tak, to musiało było z tym chyba... Z tym pomieszczeniem na piętrze. Dobra. Tutaj sobie już troszkę pobiegamy. Ojeju. Przez daszek. I to było chyba związane z tym pomieszczeniem, gdzie była ta cała masakra. O, tutaj było związane. To szybko żeśmy to przeczeszmy. Myślicie, że te trupy wstaną? Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc.
Dobra, tutaj musimy znaleźć kartę. Zaraz zobaczmy. Ubrania, ubrania, jak się przy... O, granat błyskowy. O Boże ty, ale się wystraszyłem. Ja pierdziele. Ale mnie wystraszył, tylko po co go schowali do szafki? O, i szpitalny identyfikator. Gitaru siemu, dobra. To tak, to już możemy wyrzucić z tego co widzimy. Weź to wyrzuć, tak. A szpitalny identyfikator bieraj. Ożyli, jak myślicie? Hej! Kurwa, myślałem, że naprawdę oni nie ożyją, a tu widzę, że easy peasy. Dobra, nice. O nie! O nie, co to za goryl? Nie! O nie! Taktyczny flash, to jest właśnie moment ten. Masz gni! I co, motherfucker? Dobra, trzeba rzucić mu taktyczny granat. Żryj granat! O cholera! Jesteś największym debilem w rzucaniu granatów chyba, jakich świat widział. Naprawdę jest debilem. Jak można było tak zgałganić tą sprawę? Au! Jeszcze cię rąbnął! Zajebiście, gałganie. Dobra, strzelaj w głowę. Teraz widzę jego stały punkt chociaż. Co ty robisz? Co ty robisz? Czemu ty walczysz? Ty masz uniki robić! Nie no, nie wierzę. No jest debilem po prostu, nasz główny bohater. Carlos, jesteś debilem, masz uniki robić, a nie się rzucać pod spacją, przecież były uniki. A on co robi? Patrzcie, on się rzuca. Jak tam mięso, dobra. Goście. Zjedz to. Zjedz tę roślinkę, bo widzę, że jesteś... No jesteś debilem takim do potęgi. Dobra, wiadomo. Pomijmy to, bo wiemy jak to się skończy i teraz. Wyposaż granat. Rzuć ten... Co ty? Nie no, nie wierzę, on jest naprawdę upośledzony, przepraszam, ale... To się nazywa upośledzenie. Jesus Christ. A, dobra, widzicie? Jeden granat i gość jest martwy. To miał być przeciwnik? No, a ty co robiłeś? A on zamiast uników to robił takie bęng! Co ty atakujesz, kurde, powietrze, czy co? Naucz się żyć w szpitalu! Kurde, atakuje powietrze i się dziwi, że tak i tak wygląda sytuacja. Masakra. Mówię, nasz gościu to jest upośledzony, dobra. Machniemy taktycznego save'ka, jak tu już jesteśmy. Zaraz sprawdzę, też jest coś tu. Nic w sumie... I dobra, weźmy tam amunicję. Jesteśmy narąbani amunicją do broni. To taka jest prawda. Masakra. Kurwa. No, prawda jest taka, że jak na Resident Evil, gdzie amunicji powinno być dosyć mało, to tutaj tak nam narąbali te amunicje na prawo i lewo. Bo powiem wam, że w poprzednią część grałem też na normalnym i było dużo trudniej, a teraz jakoś tak, bo ja wiem, jest łatwiej, łatwiej, że gra była zbyt trudna i ją ułatwili, czy co? Kurwa, panie, amunicja wala się na prawo i lewo. Nasz bohater ma dużo życia, pomimo tego, co z nim robią te potwory, to mu świetnie idzie. Ua, o, ja cię kręcę, ale ten jaszczur się nad nim znęca. Ach, to cóż, nie będę... O kurde, jest ich tu dwóch. No to widzę, że będzie czeka mnie dobra jatka. Dobra, wchodzę tam. Co to mam? Amunicja, przydałby się wytrych, która miała Jill, ale nie wzięliśmy oczywiście od niej. On nasz bohater nie idzie na łatwiznę. Nie, niezależnie od tego, czy chodzi o jej życie, czy też nie. Dobra, otwórzmy to oczywiście. Dobra, weźmy sobie, użyjmy, wyposażmy się w ten, Flash X-y. No, chodźcie tu.
O cholera! Olercia, powiem wam, że gruby orzech do zgryzienia się zrobił. No, gdyby nasz bohater nie odwracał się od nich tyłem, to byłoby zarąbiście, co nie? A nasz bohater, przypominam, jest upośledzony. No, by otwórzmy to. Dobra, musimy się cofnąć, nie ma siły. Nasz bohater, patrzcie jak on robi unik, tyłem. Zresztą. No patrzcie co on robi, ty umiesz się cofać jak człowiek? Dobra, muszę się na korytarz cofnąć, bo to się nie uda inaczej. No chodź tu, podejdź tu, cwaniaku. No chodź tu, czy ty drzwi umiesz otwierać? No chyba pierdzielisz, że drzwi nie potrafisz otworzyć. Nie no, chyba jest... Nie wiem, jeden głupszy od drugiego. Nie wiem, czy główny bohater jest debilem, czy te potwory są większymi debilami. Nie no, nie wierzę, no kurwa! Nie no, to jest debilne po prostu ta walka. No dobra, chodź tu, cwaniaku. No, możemy się tak bawić, bo tutaj jak nie wyjdzie, debil. Wiesz, że jesteś upośledzony? No, jasne, świetny. No nie wierzę, no... Okej. Nie. Czy chcesz kontrolować grę w trybie wspomaganie? Nie. Jakbym się wkopał, ja pierdzielę. Tylko bym się zdenerwował, jakbym sobie zmienił ustawienia trudności na banalne. Dobra, to tak. No powiem wam, że ciężka sprawa trochę z nimi. No bardziej się denerwuje mnie, bo nasz główny bohater jest debilem i robi jakieś uniki tyłem. Bo mi się wydaje, że oni na hita nie zabijają, tylko po prostu jak tyłem cię zaatakują, to zabijają na hita. Dobra. Akurat nie mam granata żadnego. No sam już nie wiem, co, jak to przeprowadzić. No dalej, użyjmy wyposaż. Wyposażmy to jeszcze raz, spróbujmy. No widzicie? I teraz... Nasz bohater z dwójką. No kurwa, nie widzisz, że jestem zajęty? Otwieraj to. I co, są tutaj? Wypieprzaj stąd. Och, dobra, sekundka. Dobra. Musi nam się w końcu udać do Gałgady. Przecież one są... Nie no, nie da się, jeszcze tyłem się odwraca. Dobra, muszę chyba kółko zrobić, bo on tu nie wyjdzie, co nie? No chodź tu, Gałganie! Spotkaj się z przeznaczeniem. Nie no, nie przyjdzie tutaj, idę naokoło. Ja już z nimi pogadam, kurczę. Lamusy. Tu jeden jest tutaj, drugi jest tam. A zobaczcie, są upośledzeni po prostu, co nie? Upośledzeni są, ale to moi przez... No chyba se jaj robisz! Dobra, cofnij się. No wyjdź tu! Nie no, błagam was, ja, no ja tego nie wiem. Ładnie zombiak, ale potrzebuję tego drugiego.
No chodź tu! Ja pierdzielę, co za upośledzony gnój! Nie no, nie wierzę. Weź coś, weź na uspokojenie, bo jesteś debilem. No nie wierzę, no nie mogę się do nich tyłem odwrócić. Jak mam się do nich tyłem nie odwrócić, jak nasz bohater jest upośledzony? No przepraszam, ale taka jest prawda. Nie no, nasz bohater to jest chodzące upośledzenie. Nie wiem, tą szybę dało się wybić, ale tej szyby się nie da wybić. Dobra. No chodź tu, Stefan. Dobra, weźmy jeszcze raz to. Jak się mam tyłem nie odwracasz? Też bohater jest upośledzony, zapomnieliście? Dobra, wyposażmy teraz to. No dawaj, 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 jeszcze jeden. Dobra, wyposaż. Rzucaj tym gównem. Ja pierdzielę! Co to była za jatka? Stan niepokojący, srący, a nie niepokojący. Dobrze, że ja to przeżyłem. No niestety, Karol, ale jesteś najbardziej upośledzonym bohaterem. A to znaczy, ach, jestem upośledzony, ojejku. Dobra, udało się, dawaj tą kasetę. Kaseta magnetofonowa. Mamy to. Połączmy teraz to z tym i mamy z kasetą w środku, fajnie. Dobra, będziemy mogli się teraz dostać do tego całego pokoju. No, dobra, teraz tylko tak, nie dać się zabić, co nie? Fajnie by było. Sprawdzę tylko, czy tutaj coś leży. Chyba nie. Tutaj już przesadzaliśmy chyba wszyściutko. Dobra, wynosimy się w takim razie z tego miejsca. Siup. O nie! Nie! Kurwa! Mówiłem coś, że poziom trudności jest łatwy? Ja pierdzielę, znowu te bydlaki. Idę sobie pochodzić. Nie wiem, może znajdę coś, co mi pomoże. Jakiś miotacz ognia na przykład. Ja pierdzielę, ale beka. No to niezłe. Kurwa, no to niezły, niezły poziomik, poziomik z trudności. Ten karabin to chyba nie karabin, tylko gówno. Dobra, zastanówmy się, w jakim miejscu nie byłem. Jeszcze jest jedno miejsce. Tu nasz bohater jakby się fajnie, jakby się przeczołga, ale on się tu nie przeczołga. A tutaj chyba nie ma miejsca, nie ma przejścia, co nie? Ja tak se sprawdzę. Tu też pomieszczenie służbowe, z pomieszczenia służbowego też, z tego co pamiętam, nie było przejścia. Prawda, że z pomieszczenia służbowego tu nie było przejścia, co nie? Tak, jeszcze tylko spojrzę, ta zawalone, bo tam... Bo chodziło mi, jak się dostać tam na drugą stronę, gdzie można zeskoczyć z okna. Bo to jest takie dosyć ciekawe, powiem wam, a nie ma chyba, zostało w ogóle to nieprzewidziane. Bo tutaj nasz bohater się nie przeczołga, ciekawe, dobra. Powiem tak, chodźmy na dolne piętro, bo tam jeszcze jest jedno miejsce, gdzie można kartę wykorzystać. Nie wiem, może muszę się bardziej uzbroić, bo to, co się z tymi lamusami tutaj dzieje, naprawdę, to jest nic. Oni jeszcze mają jakiś taki cios,
że jak się nasz bohater źle ustawi, to na hita cię zdejmują. Dobra, wykorzystajmy kartę. Karta do wyrzucenia, wyrzućmy ją. Dobra, może znajdziemy coś, co pomoże nam walczyć z tymi lamusami. Amunicja do karabinu. Jakaś notka. Co, w pokoju... O, jest do sejfu. 9 w prawo, 3 w lewo. 9 w prawo, 3 w lewo. Dosyć łatwy kod. Ale zapamiętamy oczywiście go. Dobra, zapamiętamy. Nie zapamiętamy, tylko ja sobie zapiszę. W prawo i 3 w lewo. Okej. Dobra, taki jest kod do SaveX-u. Dobra. O, dobra, mamy trochę granatów, mamy trochę tych ogłuszających. No ja chyba będę musiał ich trochę zaspamować tam, tak coś czuję, bo kurwa. Mamy granaty przynajmniej, więc dobra nasza. Teraz stąd wyjdziemy. Chyba tutaj w tym pomieszczeniu to wszystko. No i nic, no i zostało tylko te na górze jedno miejsce, co nie? Muszę stąd wyjść w takim razie. To jest w ogóle ciekawe, co nie? Jak się tam dostać? Użyłbym granatu, ale trochę mi żal granata wykorzystywać, co nie? Dobra, może to się później otworzy. Trochę mi żal granata wykorzystywać, żeby spróbować to otworzyć. Granat się przyda na tamtych lamusów, bo po prostu to, co się tam dzieje, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie no, muszę ich załatwić, bo ja tu po prostu wysiądę zaraz. Dobra, chodźmy szybko do tego. Chodźmy szybko do SaveX-u. Co mamy? No jesteśmy naładowani z różnymi rzeczami. Ja to się chyba nawet to wezmę sobie, wyjmij i to połączę, bo po prostu coś czuję, że to będzie niezbędne. Machnijmy sobie taktycznego SaveX-a. Dobra. No i chodźmy tam na spotkanie z tymi lamusami. Po drodze jeszcze ten. Jeszcze sejwiczek zrobimy. Dobra, jaki to był kod? 9 w prawo, 3 w lewo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, 2, 3. Jeszcze raz, spróbujmy. Cholera, znowu się pomyliłem. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, dwa, trzy. No i proszę. Myk, mamy to. I co to jest? Podwójny magazynek, to jest chyba ulepszenie. Czyli krótko mówiąc, obejrzyj, połącz oczywiście z karabinem. I teraz powinniśmy mieć 64. No to teraz to jesteśmy. Nie no, pany, to my teraz idziemy. Dobra, albo nie, to ja otworzę te drzwi. Albo do... Albo... Cholercia, ciężka decyzja. Bo za każdym razem... Nie, dobra, idziemy ich zabić. Dobra, damy radę teraz. Załatwimy tych zakapiorów. Mamy granaty. Mamy granaty, mamy wszystko, mamy dużo amunicji. Damy radę, suwa się. Dobra, przeładuneczek. Dobra. Bierzemy teraz granat taktyczny, wyposaż i zrobimy im wiosnę ze średniowiecza. Mamy jednego. I myk, jeszcze drugi. Cholera jasna, nie teraz. Walczę o przeżycie. Dobra. Chyba to powinno ich poskładać. No i temat zagrzebany, co nie? Myk, myk z granaciku i teraz teren czyściutki. Dobra, jeszcze będziemy mieli jednego zakapiora. Pamiętamy o tym. To połączmy od razu z tym. Dobra, i teraz jeszcze jeden zakapior będzie na wyjściu. To będziemy musieli już z nim niestety normalnie się potyczkować, bo niestety go nie będzie tak łatwo załatwić. Dobra, otwórzmy to. Wyposażmy się.
Dobra. Nice. Poradziliśmy sobie. O panie, w razie czego to mogliśmy spierdzielać jeszcze. Dobra, mamy to. Załatwieni, kurczę, zakapiorzy, rąbańcy. Dobra, szybki save-x. Ja cię kręcę, co to była za potyczka. Proszę, ale Carlos El Debilo se poradził. Zdolny człowiek. Dobra, gałganeczki. I tym akcencikiem będziemy sobie elegancko kończyć dzisiejsze. A można to połączyć z tym? Nie można. Kończyć dzisiejszy odcieczek z Resident Evil 3 Remake. Mam nadzieję, że odcieczek się podobał. Jak dalej potoczą się losy Carlosa El Debilos. Koniecznie oglądajcie kolejne odcieczki. Ale generalnie jest git. Generalnie jest git, co nie? Pomieszczenie służbowe. Tutaj jeszcze jest coś. To chyba pomieszczenie służbowe. Tam i tu jest chyba w pralni jeszcze ten do otwarcia, szafeczka z wytrychem, tak mi się wydaje. A tutaj nie pamiętam co jest. Będę musiał tam potem jeszcze na chwilę zajrzeć. Albo teraz zajrzę, poczekajcie, tak tylko profilaktycznie. Co tu było? No właśnie, szafeczka, dobrze wiedzieć. Dobra, gałganki, to kończymy tym akcencikiem. Elo, elo!